Siemanko kochani, witajcie w mojej keto kuchni. W ostatnim vlogu mówiłem Wam, że dania keto są bardzo łatwe do przygotowania i dzisiejszy film będzie tego potwierdzeniem, ponieważ pora na faszerowane papryki. Co nam będzie potrzebne do zrobienia faszerowanych papryk? Oczywiście papryki. U mnie dwie czerwone, dwie zielone. Jeżeli chodzi o mięsko, to 400 g wołowiny, do tego jedno jajeczko, boczek surowy wędzony, 100 g pieczarek, cebula, dwa ząbki czosnku, ser Emmentaler Gouda, już starty, poleciałem po łatwości. Dalej, pomidory krojone, koncentrat pomidorowy oraz olej kokosowy, to będzie potrzebne do przygotowania sosu. No i na koniec przyprawy jak zioła włoskie, papryka wędzona i papryka chili. Na początek zaczniemy od tego, aby pozbyć się tej góry, tych czapeczek z papryki oraz wydrążymy całą zawartość, łącznie z tymi pestkami, tego czego nie chcemy. Umyte i wydrążone papryki czekają teraz na swoją kolej, a my się zajmiemy mięskiem. 400 g wołowiny, wbijamy jedno jajko oraz przyprawy. Jedna łyżeczka soli, odrobinę chili, papryka wędzona i troszeczkę ziół włoskich. Pamiętajcie, przyprawy stosujcie według własnego upodobania. Wkładamy łapę i całość ugniatamy. Jak zaprawy na budowie. Nasze mięsko jest już wymieszane. Dajmy mu chwilę odpocząć, bo jest bardzo zmęczone. Ale żeby nasza krówka nie była samotna w tej papryce, no to dołóżmy jeszcze troszeczkę świnki. Po dwa plasterki na jedną paprykę, tak na krzyż. Będzie Wam trochę wystawało, ale to nic. I tak robimy ze wszystkimi czterema paprykami. Tak wyglądają już nasze papryki, nadziane boczkiem. A teraz trzeba jeszcze dołożyć naszą wołowinkę. Akurat u mnie wyszło po 100 g mięska na jedną paprykę. Następnie pora na pookrojenie pieczarek, aby ten tłuszcz z środka tych papryk nie zgubił się, no to dajemy pieczarki, aby one właśnie ten tłuszczyk w sobie zatrzymały. Pieczarki kładziemy na nasz duet wołowo-wieprzowy. I kochani, te części boczku, które nam wystają poza papryki, oczywiście możemy zawinąć do środka. Ja tego nie zrobię, ponieważ chcę mieć takie małe fragmenty chrupiących bekonowych chipsów. Piekarnik już osiągnął 200 stopni i do naczynia żaroodpornego przekładamy nasze papryki. Im ciaśniej wsadzicie je, im lepiej one tutaj będą wkomponowane, tym będzie lepiej. O. Ułożone w naczyniu żaroodpornym papryki posypujemy jeszcze z wierzchu startym żółtym serem. Przykrywamy nasze papryki i trzeba pamiętać, aby teraz do naczynia żaroodpornego na dół, na dno nalać troszeczkę wody, aby papryki nie przywarły podczas naszego pieczenia. I całość wkładamy do piekarnika w miarę na niski poziom. Około 30-45 minut pieczemy. Następnie do małego garnuszka dodajemy taką jedną czubatą łyżkę oleju kokosowego i będziemy podsmażać drobno pokrojoną cebulę, starty czosnek oraz pozostałość naszych pieczarek. Teraz kochani, jak mi się roztapia ten olej kokosowy, to chcę Wam przypomnieć i powiedzieć, że praktycznie każdy, który jest na diecie keto, kto chce przystąpić do tej diety, powinien mieć w kuchni olej kokosowy. Jest to praktycznie najlepszy rodzaj tłuszczu, jaki możemy używać na diecie keto, naprawdę. Na rozgrzany olej wrzucamy starty czosnek w ilości 2 ząbków, troszeczkę cebuli oraz pieczarki.
Kto nie lubi zapachu smażonego czosnku i cebuli? Jest ktoś taki? Ja nie znam. Dorzucamy pieczarki do naszej cebuli oraz czosnku. Mieszamy i zaraz będziemy doprawiać pomidorami oraz koncentratem pomidorowym. Cała pucha pomidorów i koncentrat pomidorowy w ilości 1, 2, 3 łyżki. 3 łyżeczki. Jeszcze doprawiamy nasz sosik, troszeczkę soli, zioła włoskie, papryka wędzona, chili. Przygotowując sos, zwracajcie uwagę na konsystencję. Ja na przykład musiałem delikatnie troszeczkę dolać wody, ponieważ było zbyt gęste. Co tam się porobiło? Zobaczcie. Piękna sprawa. I teraz tak, minęło dokładnie 45 minut. Najpierw 35 piekłem te papryki z tymi przykrywkami. Następnie je ściągnąłem i 10 minut jeszcze na termoobiegu. Zobaczcie, no piękna sprawa, tłuściutkie, bogate w witaminy, tłuszcze, białeczko, idealny obiadek. Do tego nasz domowy sos pomidorowo-cebulowo-czosnkowy. Czego chcieć więcej? Ja Wam życzę smacznego. Przypominam Wam o subskrypcji kanału, łapce w górę oraz napisaniu komentarza. Zróbcie, naprawdę polecam.